Cześć ekipa, w tym filmie pokażę Wam, jak wyprasowałem stylizację Marleny z ostatniej sesji zdjęciowej. Zagniecenia są ewidentnie moim błędem, ponieważ to ja odpowiedzialny byłem za przygotowanie tej stylizacji. Niestety nie pomyślałem, że w transporcie, nawet na tak lejącym się materiale jak jersey, potrafią powstać zagniecenia. Moje niedopatrzenie przysporzyło mi więcej pracy w retuszu, ale chociaż za to mam nauczkę na przyszłość, by zwracać uwagę na stan materiału. Prasowanie w Photoshopie wykonuję metodą separacji częstotliwości. Jest to moim zdaniem najlepsza metoda, oprócz do Chern-Bern oczywiście, do tego typu zabiegów. Kluczem jest tutaj dobranie na tyle niskiego promienia rozmycia mediany, by zniknęła całkowicie tekstura materiału i nie zmieszała się ona z kolorem. Dzięki temu zdjęcie rozdziela się na dwie warstwy, warstwę tekstury oraz warstwę koloru. Ponadto pomiędzy nimi powstała zwykła pusta warstwa, po której będę malował miękkim pędzlem o kryciu 100%, a przepływie 5%. Kolor sampluję z wciśniętym klawiszem Alt i zamalowuję zagniecenia. Jak widzisz, podgląd warstwy tekstury jest wyłączony. Dzięki temu lepiej widzę efekt malowania. Na tym etapie nie boję się przegiąć tym efektem, ponieważ później będę mógł zmienić krycie tej warstwy i przywrócić bardziej naturalny efekt. Teraz, gdy kolory mniej więcej poprawiłem, mogę włączyć podgląd warstwy tekstury i pędzlem korygującym poprawić fakturę materiału. Na ten moment tak prezentuje się efekt. By delikatnie poprawić światło cienie, stworzę sobie nową pustą warstwę i ustawię ją w trybie nakładka. Będę po niej malował białym i czarnym pędzlem, tak by poprawić kontrast pomiędzy światłem a cieniami. I to wszystko. Tak prezentuje się materiał przed i po prasowaniu. Efekt jest zadowalający, jednak warto pamiętać, że prasowanie powinno się robić przed sesją, a nie po niej. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę i zapraszam Cię do subskrybowania kanału. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!